Dobra, lecimy. Kam w zasadzie możemy zwiedzić w godzinę lub dwie? Le Souque, niewielkie, urokliwe, stare miasto, kilka uliczek, kilka restauracji, targ, na którym świeże owoce, warzywa, francuskie sery, wino i ryby, w okolicy portu jachtowego, gdzie bardzo często w porze lunchu możemy spotkać naprawdę bogatych ludzi. A idąc tymi schodkami w górę, dojdziemy do wzgórza Mont Chevalier, skąd rozciąga się przepiękny widok na wyspy Leryńskie. Co ciekawe, Cannes swoją popularność zawdzięcza pewnemu angielskiemu lordowi, który w 1838 roku uciekł z Nicei przed epidemią cholery. Zauroczyło go to miejsce i zaczął od budowy portu, żeby 30 lat później powstał ten bulwar, zupełnie wyjątkowy, jeden z najpiękniejszych, najmodniejszych bulwarów świata, La Croisette. Znajdujemy się w jednym z apartamentów w hotelu Majestic, przy samym bulwarze w Cannes. To jedyny hotel, z którego tarasów możemy podziwiać czerwony dywan. Jest tylko jedno ale, potrzebujemy na to 38 tysięcy euro. Ale jeśli już mamy te pieniądze, to możemy wydać je również na apartament w hotelu Martinez. Wtedy dostajemy penthouse i obrazy Picassa na ścianach. Jeśli to wciąż mało i mamy ochotę na coś innego, tradycyjny, stuletni hotel Ritz-Carlton, a tam pod numerem 760 apartament Sharon Stone albo Alfreda Hitchcocka, który zresztą kręcił tam jeden ze swoich filmów w latach 50. z przepiękną Grace Kelly. Zadacie mi pytanie, dla kogo jest bulwar La Croisette? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dla fanów mody, dla fanów kina, dla fanów świetnych restauracji, przepięknych hoteli i dla tych, którzy nade wszystko cenią sobie słońce.